shine of a light over time. Shows the joy and the beauty of life. W ramach obchodów 30-lecia Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dziś zaprosiliśmy naszych beneficjentów, osoby współpracujące, firmy, instytucje, przedsiębiorców i też panie, kobiety do wysłuchania przepięknego koncertu zespołu Blue Cafe akustycznie. Jest to ukłon Karkonoskiej Agencji w kierunku tych wszystkich, z którymi przez 30 lat dane nam było współpracować. Kochamy muzykę na żywo, przede wszystkim muzykę na żywo i uwielbiamy spotkania z ludźmi. To jest coś niezastąpionego, cudownego. Koncert z dedykacją dla kobiet. Myślę, że kilka słów do nich od pana byłoby jak najbardziej wskazane. Ale dzisiaj był koncert nie tylko dla kobiet. Nie tylko dla kobiet. Właściwie kobieta dla mnie jest zawsze sakrum i ten koncert był dla kobiet, ponieważ kobiety w dalszym ciągu walczą o swoje prawa. Ja popieram to i staję po ich stronie zawsze. Ale też był koncert dla facetów, się, dla panów, którzy dzielnie sobie radzili. Oczywiście przegrywali z nawiązką, jeżeli chodzi o śpiewanie. Ale to tak ale ich mniej. Liczą się intencje i widziałem, tak, że bardzo super. Się starają. Bardzo wam dziękuję. I byli oczywiście, no, większość była kobiet tutaj, ale przede wszystkim sala znakomita, publiczność, ta energia. Jeżeli jest ta wymiana energii, to jest w ogóle coś niesamowitego. Karkonoska Agencja w swoim statucie ma zapisaną kwestię integracji, kwestię zbliżania ludzi i promocji regionu. Poprzez promocję gospodarczą zbliżamy poszczególne kraje, przedsiębiorców, ale poprzez promocję wydarzeń kulturalnych, artystycznych pokazujemy, że nasz piękny region, Dolny Śląsk, posiada wiele walorów. I występy dzieci, młodzieży, wielu znanych artystów właśnie mają na celu pokazanie całemu światu, że warto przyjeżdżać na Dolny Śląsk, że w Jeleniej Górze działa Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ja jestem pod wrażeniem teatru, jestem pod wrażeniem publiczności, pod wrażeniem tego miejsca i myślę, że ci ludzie, którzy tutaj byli, reprezentują właściwie ducha Jeleniej Góry i za to bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy publiczności, która jest niesamowita. Dzisiaj była niesamowita, piękna energia. Dzięki wam. Na długo nasze serca będą rozgrzane do czerwoności po prostu, bo było naprawdę świetnie. Wy jesteście świetni, uśmiechnięci. Jak Dominika śpiewała na bis, właściwie to była taka wisienka na torcie, taka bardzo, bardzo z duszą. Zaśpiewała Ocalić, że zapomniała Marka Grechuty. No widziałem wzruszenie duże i ten aplauz i to była ta gratyfikacja. Z całego serca dziękujemy. Ja również dziękuję i kochani, do zobaczenia. Blue Cafe was kocha, pamiętajcie.